Cześć. Czas by było podsumować to, co się wydarzyło do tej pory. A wydarzyło się chyba bardzo dużo, jak dla nas, dla polskiej siatkówki, bo nie awansowaliśmy do kolejnej fazy turnieju. W tym momencie chyba będziemy zastanawiać się, co dalej. Co dalej, jakie kroki tutaj należy poczynić, kto zawinił. Uwierzcie mi, że ciężko jest na serduchu, na pewno naszym graczom, bo tak to jest. Nie, niestety, ale porażki, tak jak już wcześniej wspominałem wielokrotnie, no to jest nieodłączny element naszego sportowego życia. Ta porażka na pewno na długo zapadnie im w pamięć, ale pamiętajmy również o tym, że zawodnicy, sztab, nie wiem, związek, to wszyscy są odpowiedzialni za to, co się tak na dobrą sprawę wydarzyło i teraz wszyscy powinni usiąść do stołu, do okrągłego stołu, wyciągnąć wszystkie za, przeciw, nie wiem, swoje jakieś pomysły na to, co zrobić, żeby ta reprezentacja obrała dobry kierunek. Duże pozytywy, myślę, jeżeli chodzi o kilka osób, które zobaczyliśmy podczas tych Mistrzostw Europy, chociażby Lemański, Kochanowski, Bieniek, który ogrywa się kolejny sezon, Kaczmarek, który wchodził i grał, to są na pewno osoby, które w perspektywie kolejnych lat będą stanowiły tutaj o sile polskiej reprezentacji. Dlatego wydaje mi się, że tutaj na pewno to są takie pozytywne rzeczy, natomiast no, negatywne na pewno wynik, który osiągnęliśmy. Nie spodziewaliśmy się, że odpadniemy już w barażach. Myśleliśmy, że dzisiaj to właśnie za te kilka minut wyjdziemy na mecz z Rosją i będziemy się bić jak równy z równym. Ja uważam, że czasami trzeba zrobić dwa kroki w tył, żeby się mocno rozpędzić. Ale rozpędzić się tak świadomie, żeby nie uderzyć głową w mur. Do dzieła. Trzeba przeanalizować wszystko. A potencjał ludzki na pewno w tej drużynie jest, na pewno mamy, więc ja jestem tutaj optymistą, że za chwilę ta drużyna będzie zwyciężać i będziemy znowu mogli cieszyć się z jej ogromnych sukcesów. A tymczasem zobaczymy, jak rozstrzygnie się turniej i finałowa faza Mistrzostw Europy.